być na webinarium z projektowania instalacji kanalizacyjnej. Chwilkę poczekamy, aż wszyscy się uczestnicy umieszczą w pokoju, tak żeby wszyscy komfortowo podeszli dzisiaj do tego naszego spotkania. Ja nazywam się Krzysztof Miś, część z Państwa mnie zna, zresztą ja znam część z Państwa, bo widzę, że jesteście Państwo również tutaj na liście i rozpoznaję część z Państwa jako starych znajomych. Ja myślę, że jako osoba, która prowadzi kolejne webinarium, to dla części z Państwa jestem znany z tego właśnie albo osobiście też ze spotkań ze mną. Ze mną dzisiaj jest pan Rafał Kowalczyk, też Państwu pewnie znany z innych webinariów czy ze szkoleń. Dzisiaj Rafał będzie moderował naszego czata. Także witam Państwa, a Rafał wita Państwa zza konsoli tego czata. Jako ciekawostkę tylko powiem Państwu, że Rafał moderuje dzisiaj nam czata z Paryża, ponieważ obecnie tam rezyduje. Taka ciekawostka, no takie możliwości naszej pracy zdalnej i takie okoliczności też tej pracy zdalnej, także taka ciekawostka. Ja siedzę w Chorzowie, piękna pogoda, bezchmurnie, także sama pogoda nastraja optymistycznie. Samo webinarium będzie dzisiaj z dość takiego ciekawego zakresu obliczeń, ponieważ wchodzimy tutaj w taką ciekawszą edycję samej instalacji oraz w ciekawsze zagadnienia związane w ogóle z stworzeniem i wizualizacją modelu trójwymiarowego. Liderem projektu, który będę Państwu prezentował, jest pan Paweł Rylik, także to jest w zasadzie gwarant solidności i wysokiej jakości merytorycznej tego projektu. Ja też mam nadzieję, postaram się tutaj Państwu to jakoś bardzo dobrze i z jak najlepszej strony przedstawić ten zakres obliczeń. Natomiast osoby, które są z nami, a które jeszcze pamiętają czasy IN2CO czy projektowania w programach tabelarycznych, na przykład TEDi, to też dla tych osób jest to dowód na to, że Paweł ma się bardzo dobrze i jest w świetnej formie, co za chwilę pokażemy na podstawie tego właśnie naszego webinarium. Proszę Państwa, jesteśmy dzisiaj razem, myślę, że 90 minut, aczkolwiek sama specyfika zagadnienia i tego zakresu obliczeniowego każe mi tutaj raczej estymować ten czas na godzinę 45, także proszę się przygotować na taki jeden ciąg naszego dzisiejszego spotkania, godzina 45. O to Państwa proszę, żeby taki mniej więcej czas sobie zarezerwować. To, co dzisiaj do Państwa mówię i to, co będę dzisiaj Państwu przedstawiał, to oczywiście wszystko będzie rejestrowane, udostępniane. Nowością jest także streaming live na naszym kanale YouTube'owym. Również do niego zapraszam, także jeśli macie Państwo możliwość tam jakiegoś manewru, to można się przesiąść również z tego zaproszenia wysłanego bezpośrednio do Państwa, również na ogólnie dostępne materiały wideo na naszym kanale YouTube'owym. Także jak możecie Państwo jeszcze tak na gorąco komuś przekazać, czy pracownikom, czy współpracownikom, z którymi Państwo na co dzień kooperujecie, to zapraszam do włączania się na bieżąco. Dobrze, proszę Państwa, jest dzisiaj nas w sumie wyjątkowo dużo, jeśli chodzi o samo spotkanie webinaryjne z Click Meetinga, na które dostaliście Państwo zaproszenie. Plus do tego są użytkownicy, którzy mam nadzieję cieszą się streamingiem live na naszym kanale YouTube'owym. I zaczniemy sobie od takich tematów technicznych. Jeśli ktoś z Państwa ma jakiekolwiek problemy
z tym, żeby usłyszeć, co mówię, albo z tym, żeby zobaczyć, co prezentuję, to bardzo proszę eksperymentować tam z ustawieniami mikrofonu lub z innymi przeglądarkami, z których Państwo korzystacie. Generalnie nie powinno być problemów z żadną z przeglądarek, także tutaj nie powinno być żadnych problemów. Sam plan Państwo otrzymaliście wraz z zaproszeniem, natomiast tylko przypomnę, że po tym krótkim wstępie ja będę prezentował sposób projektowania tego zakresu obliczeń i to będzie rzecz najważniejsza. Na koniec będzie kilka takich rzeczy ogólnych, które będę starał się Państwu przedstawić, a na które dzisiejsza formuła i czas mi nie pozwolą, żeby je prezentować na takim robieniu online tych innych rozwiązań projektowych, jeśli chodzi o kanalizację sanitarną. I mamy zarezerwowany na sam koniec czas na tematy związane z odpowiedzią na Państwa pytania. Mam nadzieję, że tego czasu wystarczy, aby również ten element zawrzeć w dzisiejszym spotkaniu. Gdyby tak nie było, oczywiście nie krępujcie się Państwo, proszę pisać na czacie. Ja, czy raczej Rafał, będzie te wszystkie Państwa zapytania zbierał. Oprócz tego, że to moderuję, to także sobie je zgromadzimy i w razie czego, gdybyśmy się dzisiaj nie zmieścili, żeby online odpowiadać na te Państwa pytania, to ja pozwolę sobie, czy Rafał pozwolimy sobie odpowiedzieć później już poza tym naszym czasem webinaryjnym. Zaczniemy sobie od tematów takich ogólnych w ramach i funkcjonowania firmy, i funkcjonowania supportu. Pierwsza rzecz, od której w sumie zaczęliśmy, ja tutaj otworzyłem sobie stronę www. Przy okazji zwracam uwagę na tą stronę www. To jest nowa rzecz, także możecie Państwo w tej chwili korzystać z wszystkich nowinek technicznych, które nam internet dostarcza, także zapraszam Państwa na naszą stronę www. Tutaj także jest sklep, o którym za chwilę będę mówił. Natomiast ja tworzyłem stronę główną, także macie Państwo informacje na temat naszego właśnie dzisiejszego spotkania webinaryjnego, aktualizacji pakietu o ten zakres, który dzisiaj będę prezentował, a także oczywiście zapraszam Państwa do subskrypcji naszego kanału YouTube'owego. Nasz kanał występuje w wersji kanału polskiego i międzynarodowego, także można zaglądać i do tego, i do tego. Natomiast mam nadzieję, że z czasem, jak wersja 5 będzie szeroko znana i lubiana na rynku polskim i na świecie, to sobie scementujemy jakąś społeczność i ktoś z nas, z pracowników Instasoft będzie moderował czy udzielał się szerzej na jakichś tam forach związanych z Facebookiem czy z YouTube'em. Także mam nadzieję, że ta społeczność jak okrzepnie, to będziemy się spotykali także w innych ramach czasowych i w innych formułach niż w tej chwili się z Państwem kontaktujemy. Zaczniemy sobie od dostępności programu, bo myślę, że to jest istotne i też chciałbym rozwiać tutaj pewne wątpliwości, ponieważ sama forma i sposób dystrybucji programu jest bardzo podobna do tego, jak to było z wersją 4. I jeśli Państwo macie jakieś wątpliwości co do ceny, dostępności albo o sposobu otrzymania jakiejś wersji konfiguracyjnej, wersji 5, to proszę tutaj bazować na własnych doświadczeniach z wersji 4, ponieważ sama dystrybucja konfiguracji jest identyczna albo bardzo podobna, patrząc z Państwa punktu widzenia, do tego, co było w wersji 4. Dlatego jeśli Państwo chcecie tak czy owak rozpocząć przygodę z wersją 5, zapraszam pierwsze kroki kierować do tych firm, z którymi Państwo kooperujecie, ponieważ jak tutaj prezentuję, proszę spojrzeć, ile tych wersji na rynku polskim jest. No my kooperujemy tutaj zasadniczo na wielu rynkach i wielu wersjach językowych, dlatego tych wersji konfiguracyjnych jest sporo więcej, natomiast nas tutaj najbardziej w tej chwili interesuje wersja polska, stąd tutaj
Widzicie Państwo, jakie wersje konfiguracyjne już są na rynku, są dostępne. Część z nich w ogóle jest w różnych konfiguracjach szczegółowych, co też może być dla Państwa ważną informacją. I zapraszam do tego, żeby te wersje otrzymywać, zdobywać, pytać o nie u naszych partnerów instytucjonalnych. Tu widzicie Państwo, że program wersji 5 to jest w sumie linia w tej chwili trzech takich konfiguracji głównych, a w zasadzie dwóch w ramach pakietu desktopowego oraz jednej w przypadku aplikacji mobilnej, bo mamy też program na urządzenia przenośne, czy tam smartfony, tablety i tak dalej. Także jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie korzystał, to zapraszamy również do zapoznawania się z tymi programami. To jeśli chodzi o dostępność programów, jeśli chodzi o sam sposób komunikacji z nami, ja tutaj mówię jako pracownik zespołu wsparcia, zresztą wiele osób z Państwa w tej roli właśnie mnie zna, czy jako trenera, czy jako osoby wspomagającej, i mówię tutaj w imieniu całego zespołu supportu. Zapraszam Państwa również do korzystania, bo być może to nie jest uświadomione, do korzystania z konsultacji płatnych. To tak jak mówię, mówię jako pracownik zespołu wsparcia, z tego względu, że wszyscy kojarzą wsparcie jako takie, powiedzmy, darmowe, związane z tam z mniejszym czy większym oczekiwaniem na odpowiedź Państwa zgłoszenia, to ja tutaj zwracam uwagę na to, że są również konsultacje indywidualne online, można sobie takie wykupić. To porównanie może nie jest właściwe, ale to jest tak troszeczkę, że jak Państwo korzystacie z naszego wsparcia takiego darmowego, to de facto jakbyście korzystali z takiego NFZ, to z takiego koszyka podstawowego świadczeń, no my zgodnie z naszym standardem staramy się Państwa tam w 2 lub maksymalnie 3 dni robocze obsłużyć w ramach zgłoszenia, natomiast te indywidualne konsultacje to jest taka, powiedzmy, forma zapisania się do lekarza prywatnie, także jest to robione innym tokiem, inną drogą, inną ścieżką, o wiele szybszą, także jak ktoś ma życzenie i fantazję skorzystać z konsultacji indywidualnej online, my się wtedy umawiamy indywidualnie na z grubsza określone koszty takiej konsultacji, przy czym moje doświadczenia, bo już prowadziłem takowe, są takie, że to są raczej koszty zamykające się w kwocie oscylującej wokół 1 godziny, a więc wokół godziny 200 zł netto, i my wtedy, umawiając się indywidualnie z Państwem, zupełnie poza kolejnością obsługujemy takie Państwa zgłoszenie. Także to jest ważne, żeby to uświadomić, żebyście Państwo o tym też wiedzieli w ramach tego, co my robimy dla Państwa w ramach szeroko rozumianego wsparcia. Tyle jeśli chodzi o tematy zupełnie ogólne. Zamkniemy sobie tą stronę. Proszę Państwa, dzisiaj czeka nas sporo pracy, sporo prezentacji. To jest bardzo specyficzny zakres obliczeń z tego względu, że specyfika w ogóle projektowania kanalizacji oraz takiego skupienia się na warstwie edycyjnej tej instalacji jest o tyle szczególna, że tutaj w instalacjach wewnętrznych wprowadzamy i będziemy się mierzyli ze spadkami, a w zasadzie z układaniem tej instalacji zgodnie ze spadkami według normy albo według naszego życzenia. I to jest jeden taki duży aspekt nowy, jeśli chodzi o edycję instalacji w naszych programach. Drugi aspekt duży to jest bardzo mocny nacisk na element związany z wpięciami poszczególnych podejść, czy indywidualnych, czy zbiorowych do pionu. Ja tu postaram się podejść do tego naprawdę szerokim gestem, do tego zagadnienia i przedstawić Państwu, mimo że formuła tego webinarium ogranicza nas czasowo i troszeczkę też zakresem, to postaram się, żebyście Państwo wszystkie te najważniejsze zagadnienia zobaczyli, dowiedzieli się o nich i w przyszłości te materiały i wykorzystywali i bazowali na nich. To jest bardzo ważne,
To jest bardzo ważne z tego względu, że my i to zawsze podkreślamy, nie tylko ja jako trener, ale też wszyscy inni trenerzy, żebyście Państwo po prostu zwracali na to uwagę, jaką my proponujemy ścieżkę użycia programu, jaką my proponujemy metodę wykorzystywania narzędzi w programie i jaką my proponujemy ścieżkę dojścia do tego, żeby ten projekt miał ręce i nogi, czyli swój początek, środek i koniec. Także to jest bardzo istotne. Też z drugiej strony ja jako pracownik supportu i Państwo też pewnie mając na względzie jakieś tam, czy bazując na doświadczeniach w kontaktach ze mną i supportem, to mam nadzieję, że odnosicie Państwo wrażenie, czy macie Państwo pewność, że ta nasza pomoc jest profesjonalna i to, że ja jako trener występuję też w innej roli, czyli w roli osoby, która Państwa wspiera, to też jest istotne, ponieważ leży mi, tak powiem, na sercu i prywatnym, i zawodowym, i wszystkim, i każdym innym, żebyście Państwo w jak największym stopniu przyswoili sobie te informacje, które Państwu przekazujemy, abyście Państwo po prostu z przyjemnością, bez żadnych problemów takich czy owakich wykonywali te projekty w naszych programach. I tak jak mówię, ten zakres akurat jest na tyle szczególny, przynajmniej dla mnie, że warstwa edycyjna jest tutaj, ma więcej elementów. Także na to zwracam uwagę. Także w zasadzie ta dzisiejsza nasza przygoda ma trzy takie główne elementy, a więc spadki i układanie instalacji ze spadkami, dwa, wpięcia podejść do pionów, a trzy, to jest dobór, tutaj połączony z wizualizacją, kształtek. Także to jest, te takie trzy hasła dzisiaj będą nam przyświecamy. Zaczniemy sobie nietypowo, to znaczy zaczniemy sobie od konfiguracji interfejsu. Dlaczego jest to tak istotne? Z tego względu, że najczęstszą sytuacją, z którą Państwo będziecie mieli do czynienia, to jest sytuacja taka. Mianowicie wpadacie Państwo w zakres instalacji kanalizacyjnej z gotowym już projektem, tak zakładam, że tak będzie najczęściej, z instalacji wodociągowych. Jeśli Państwo będziecie wykonywali autonomiczną instalację kanalizacji wewnętrznej, to co będę Państwu prezentował i to, co zostanie zarejestrowane, to będzie taki podzakres tego, co dzisiaj Państwo zobaczycie, a więc będzie to prostszy wariant, jeśli chodzi o edycję i projektowanie. Natomiast ja chciałbym, żebyśmy tutaj stanęli jednak na gruncie takiej rzeczywistości, którą najczęściej spotykamy w naszym życiu projektowym, a więc zaczynamy od instalacji i bazujemy na projekcie, który ma już kilka zakresów obliczeniowych wykonanych i zaprojektowanych. Dlatego to też dodatkowo jest takim elementem, jeśli chodzi o formułę webinaryjną, takim elementem dodatkowym, na którym szczególnie mi zależy. Dlatego zaczynamy od konfiguracji interfejsu. Ta konfiguracja, którą ja Państwu zaprezentuję i zaproponuję, opiera się w zasadzie na dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to jest skrócenie czasu obliczeń projektu już wykonanego z innymi instalacjami i to będzie jeden aspekt konfiguracyjny, a drugi aspekt konfiguracyjny będzie związany z ergonomią pracy na takim pliku projektu. Z tego względu, że tutaj, co tu dużo mówić, zaczynają dużą rolę odgrywać ze względu na dobieraną, na wielkość instalacji, na kształtki, na średnicę rur, dużą rolę zaczyna odgrywać umiejscowienie tej instalacji i mówiąc wprost, tematy związane z kolizjami, o których też będę Państwu mówił. W związku z tym uważam, że wysoce pożądane jest to i no, realne, że będziecie Państwo projektowali na instalacji, która w projekcie kanalizacyjnym ma i musi zwrócić uwagę na to, czy inne instalacje istnieją, jeśli tak, to gdzie one się znajdują i jak tu optymalnie poprowadzić
te wszystkie podejścia, sieć odpływową oraz piony. Dlatego zaczynamy od tematów konfiguracyjnych. Pierwsza rzecz związana z tym, że mam włączone wszystkie zakresy obliczeń z tego względu, żeby te inne instalacje były widoczne. Oczywiście możecie Państwo skonfigurować sobie tak program, żeby powyłączać poszczególne zakresy obliczeń. Również tak można, tylko wtedy nie macie Państwo dostępu podczas pracy edycyjnej w 2D i 3D dostępu do tych instalacji i do widoku tych instalacji. Tak jak mówię, ten aspekt kontekstu w stosunku kanalizacji do innych instalacji jest tu istotny, dlatego ja pozwalam sobie pójść drogą nie wyłączania tych innych zakresów, a jedyne co, i tutaj mówimy właśnie o tym aspekcie związanym ze skróceniem obliczeń, to konfiguracja chlaś dużego przycisku. Oczywiście, o ile będziecie Państwo z niego korzystali, czy jesteście przyzwyczajeni do korzystania z niego, bo ja dzisiaj będę też korzystał głównie z tej kropelki, czyli instalacje kanalizacyjne wprost, ale jak ktoś lubi duży kalkulator, to w ten sposób zaoszczędzimy mnóstwo czasu na obliczeń, po prostu te zakresy obliczeń będą wyłączone z wykonywania ciągłych obliczeń. I to jest ten pierwszy aspekt konfiguracji interfejsu. Drugi aspekt konfiguracji interfejsu jest związany z zakresami, które tutaj Państwo widzicie. Ponieważ wszystkie zakresy obliczeń pozostawiam włączone, to sobie skonfiguruję te zakresy tutaj wprost już na samym projekcie. Także przeskoczymy sobie, tak żebyście Państwo od razu na bieżąco widzieli, jak to będzie wyglądało w tym projekcie. No tutaj jest w zasadzie wszystko. Mamy strukturę budynku, mamy instalację grzewczą i mamy instalację wodociągową, na dodatek spiętą tutaj w stacjach mieszkaniowych. Także naprawdę dużo tu się dzieje w tym projekcie, a na dodatek dokładamy tutaj jeszcze instalację kanalizacyjno-sanitarną. Co robimy? Poszczególne zakresy, które mnie nie interesują, ja sobie po prostu pochowam. O, widzicie Państwo od razu, jak program reaguje. Instalacja ta, która mnie interesuje, jest, ale ja sobie pochowam poszczególne. Po prostu klikam lewym przyciskiem myszy i pod prawym przyciskiem myszy wywołuję atrybuty związane z widocznością poszczególnych zakresów. One wszystkie cały czas są dostępne, to znaczy jak ja sobie tutaj wyjdę i sobie kliknę, to z powrotem mi wskoczy, jeśli ktoś będzie miał potrzebę, żeby takie włączyć. I dodatkowo ja sobie pozmieniam atrybuty widoczności tych poszczególnych zakresów obliczeń. Uważam, że to jest ważne i istotne, żebyście Państwo wiedzieli, jak to zrobić. Dlaczego? Proszę spojrzeć. Nic mi tutaj nie przeszkadza. Mam w tej chwili widoczne tylko i wyłącznie przybory kanalizacyjne, a instalacje są, ale są wyszerzone. I do tego Państwa zachęcam. Mam widoczne piony z tych zakresów edycji, które pokazują mi w zasadzie wszystko, bo ja tutaj nie muszę widzieć powierzchni grzewczych, bo w tej chwili mnie to nie interesuje, ale mam główne ciągi sieciowe innych instalacji, mam stacje mieszkaniowe oraz mam widoczne tutaj piony. Czyli to jest taka rzecz, od której zaczynamy, tak jak mówię, nietypowo, czyli interfejs programu. Na tym sobie będziemy bazować. To samo, ale to później ja sobie zrobię w przypadku samych instalacji. O, samych instalacji już. Proszę bardzo. Na widoku 3D. Sobie je wyszarzę. O. To na razie taki jest widok może mniej ciekawy, ale w tej chwili on nas nie interesuje, bo my będziemy oglądali go w innym filtrze. Dane ogólne. Standardowo nasza ścieżka użycia programu i wykonywania projektu opiera się na podobnym schemacie w zasadzie we wszystkich zakresach. Pierwsza rzecz to uzupełniamy dane ogólne, ponieważ z tych danych ogólnych i z tych ustawień program dziedziczy mnóstwo danych.
i to jest rzecz najważniejsza, później edycja instalacji, na końcu wypełnianie danych, obliczenia i wyniki obliczeń. Dane ogólne. Ja tu mam włączone wszystkie zakresy. Mam nadzieję, że Państwo to nie przeszkadza, ani Państwo to nie razi, ani nie zaciemnia obrazu. Mam nadzieję, że wyjaśniłem, dlaczego to zrobiłem i jest to zrozumiałe. Normy i opcje obliczeń. Tutaj, jeśli ktoś zna wersję 4 i sposób projektowania w tamtej wersji, to tutaj w zasadzie spotyka to samo. Jest tutaj, są dostępne dwie normy, a w zasadzie kombinacja. Ta druga to jest kombinacja normy. Ja tutaj o szczegółach akurat, czym te normy się nie różnią, tym czym one się różnią, przy czym tam inaczej program reaguje na diagnostykę, na pewne ograniczenia czy inne ustawienia w ograniczeniach długości pionów, wentylacji tych, znaczy podejść, wentylacji tych podejść, średnic doboru itd. No z tym się wiążą generalnie te różnice z grubsza, jeśli chodzi o normy obliczeniowe. Podobnie w systemach, czyli sposoby wypełniania, sposoby wentylacji, podejść pionów i tak dalej. Wprawdzie w programie jest dostępny jeden system, ale co tu dużo mówić, przy czym mówię to jako osoba, że tak powiem, prywatnie działający projektant. Jeśli ktoś wie, co w trawie piszczy w innych systemach, a jest ich dostępnych z grubsza 4, wie, jak to projektować, to w naszym programie, pomijając tego, że wsparcia diagnostyki, poprawności doboru średnic nie będzie, to można moim zdaniem projektować w programie również inne systemy przy narzucaniu średnic i tak dalej, i tak dalej. Jeśli ktoś projektuje, zna instalacje wewnętrzne, kanalizacyjne, wie jak się je projektuje, to moim zdaniem z powodzeniem może zasymulować, policzyć również systemy inne, instalacji, ale to jest, że tak powiem, moja prywatna opinia jako projektanta. Natomiast system pierwszy, który jest dostępny, najszerzej stosowany w ogóle w budynkach, to ten system jest w pełni wsparty i prawidłowym zgodnie z normami i z tym wymogami tego systemu, obliczeniami, doborem średnic oraz diagnostyką. Ja tutaj nic nie będę zmieniał, bo tutaj są w sumie dane ogólne, które obowiązują, powiedzmy, w ramach praktyki projektowej, specyfiki systemu i normy, którą wybrałem, dlatego tutaj to zostawiam. Szybko przelecimy sobie przez te dane ogólne, ponieważ na dobrą sprawę no, nie ma tutaj za bardzo o czym mówić. Tutaj tych ustawień jest w zasadzie niewiele. Te spadki są o tyle istotne, że bardzo mocno wpływają one na sposób układania się automatycznego sieci i tutaj powinniście Państwo na to zwrócić uwagę. Oczywiście zawsze powrót już nawet na gotowej instalacji do tych ustawień jest i możecie Państwo sobie swobodnie je zmieniać. Typy i dane domyślne. Ja tutaj mam wybrane typy ogólne. Tutaj widzicie Państwo te informacje związane z tym, jak mają się realizować rozmaite połączenia i węzły. Także w zasadzie też tutaj nie ma za bardzo o czym mówić. Sposób doboru i propagacji średnic to w zasadzie są identyczne tematy jak przy innych instalacjach, tylko ich specyfika po prostu powoduje, że tutaj są inne dane i sposób i inny prezentacji tych danych. Przybory sanitarne, to również znacie Państwo z zakresu instalacji wodociągowej, także też nie ma się tutaj za bardzo o czym rozgadywać. Jest tutaj element domyślny stelaż, ale o stelażach będę mówił już na samym końcu, bo mam dla Państwa przygotowany taki mały plik, żeby zobrazować pewne inne sposoby podejścia do edycji i do projektowania. Oprócz tego w opcjach rysowania jest taka nowinka, czyli wizualizacja kształtek kanalizacyjnych. To w zasadzie jest aspekt wielowątkowy, ponieważ on oprócz tego, będziemy z niego korzystać oczywiście dzisiaj, oprócz tego, że wizualizuje kształtki, to również ta wizualizacja opiera się już o elementy związane z BIM-em na pewno, ze standardem BIM oraz z elementami związanymi z kolizjami. Dobra, tyle danych ogólnych. Mamy skonfigurowany interfejs.
No i lecimy. Ten projekt będziemy tutaj rozpatrywali w takich kolejnych etapach. Pierwszy etap, za który się weźmiemy, to będzie ujście ścieków sanitarnych, to będą piony, konfiguracja tych pionów, także pokażę Państwu tak ogólnie, jak te piony mogą być i mają być skonfigurowane, a oprócz tego rozprowadzimy sobie samą sieć odpływową. Czyli lecimy sobie na sam dół. Widzicie Państwo, że jak cenną informacją jest to, że widzę inne instalacje, mimo że jestem na innym zakresie edycji. Wprowadzamy sobie ujście ścieków. Tak sobie tutaj wprowadzę, żeby mi te ścieki leciały obok tej instalacji. I zaczynamy wprowadzać piony. Przy czym tak, tutaj nie widzę kontekstu instalacji, a więc ja sobie wejdę na pierwszą kondygnację i będziemy sobie wprowadzali te piony. Tutaj są ściany, także to też jest cenne, że widzę strukturę budynku, widzę podkłady też, a więc no jakiś element aranżacji wnętrza być może jest tutaj, czy może być istotny. I lecimy z pionami. Ja tutaj będę hałasował klawiaturą i wpisujemy sobie tak, o, proszę bardzo, te piony od razu będziemy sobie podglądali na widoku 3D. Tutaj w zasadzie na razie jedynie nic spektakularnego nie będzie widoczne. O, teraz momencik, ja sobie tylko to poobracam. Okej. Zaraz, niech mi się tylko odświeży ten obraz. Sobie to schowamy, tą zakładkę. O. Na razie nic nie widać, widać tylko cień tego samego pionu. Ja będę Państwu mówił od razu, jak te piony będą konfigurowane. Na razie temu pionowi zostawiamy element zakończenia pionu brak. Zaraz Państwo zobaczycie całą gamę wszystkich możliwych rozwiązań i wentylacji i samego pionu. Proszę bardzo, KS2, tutaj ja sobie F2. Ten pion będzie wentylowany rurą wywiewną, bo ja sobie tutaj, proszę bardzo, to od razu widać. Tak jest. Także od razu można weryfikować to na bieżąco, jak te piony się nam rysują. Kolejny pion, no, tych pionów jest tutaj, tak jak mówię, to jest taki, podeszliśmy tutaj z panem Pawłem Rylikiem tak dość szerokim gestem do tego dzisiejszego webinarium, tak żebyście Państwo jak najwięcej skorzystali i zobaczyli w ramach tej takiej formuły tego naszego dzisiejszego spotkania. Natomiast z mojej strony no to wymaga tutaj sporo pracy, także ja tutaj się tak troszeczkę przykładam do tej edycji mocno, żebyście Państwo jak najwięcej zobaczyli. O, suniemy sobie te etykiety. Polecam Państwu włączyć od razu przeglądarkę na odpowiednim zakresie. O, proszę bardzo. Tutaj od razu widać na przykład oznaczenia naszych pionów, tak żebyście Państwo wiedzieli, gdzie jesteśmy, żebyście się Państwo nie zgubili. Ten pion jest brak i KS1 jest brak z tego względu, że tutaj będzie taki kolektor wentylacyjny. Ja będę spinał wentylacją kilka pionów. Proszę bardzo, tu jest KS5, także od razu widać, który pion kanalizacji jest wstawiany, F2. Tutaj ten pion będzie również rurą wywiewną. Ona automatycznie, ta rura wywiewna, usadowi się w odpowiedniej odległości od połaci dachowej, także to już za to są, to się dzieje automatycznie. To jest szósty. Ja nie powiedziałem Państwu jeszcze o ustawieniach, bo teraz mi to akurat
Nie powiedziałem Państwu o ustawieniach związanych z kondygnacjami, bo tam jest część danych bardzo ważna dla kanalizacji wewnętrznej, dla sposobu jej rysowania, ale do tego do wszystkiego dojdziemy, bo ja i tak będę Państwu to prezentował. Za chwilę tam również zajrzymy. Dobra. Widzicie Państwo, że po lewej stronie widzę dokładnie, który to jest pion, także to mi bardzo pomaga, że ta przeglądarka jest włączona. Też polecam, żeby z niej korzystać. To jest ergonomicznie no, bardzo fajne rozwiązanie. Także widzicie Państwo, że ja sobie tutaj dodaję te kolejne piony i one mi się tutaj ładnie wszystkie prezentują. Dobra, F3. Kolejny pion, KS8, tak, tutaj wszystkie te piony będą wentylowane rurą wywiewną na ostatniej kondygnacji, innymi słowy będą one miały swoją autonomiczną, widać to od razu, że te rury wywiewne od razu mi się prezentują i tutaj jeszcze będę miał dwa piony, bo tutaj mam z lewo zmywaki, czyli o tutaj sobie go umieszczę. To jest KS9, proszę bardzo. Przy czym tak, ten on będzie od dołu, ale ten nie będzie miał rury wywiewnej ponad dach, z tego względu, że mamy tutaj środek mieszkania i schowamy sobie w szafce tak zwany ZON. Popatrzmy, jak on jest prezentowany. O, widać go. Ten pion w ten sposób jest skonfigurowany i ten pion 10 sobie wstawimy tutaj, proszę bardzo. Widzicie Państwo od razu, że prezentuje wszystkie możliwe te ogólne sposoby wentylacji pionów, bo mamy tutaj zarówno rurę wywiewną, mamy tutaj zawór odpowietrzająco-napowietrzający, jak i za chwilę będziemy mieli kolektor. Ja sobie zapiszę ten projekt. O, z jedynką, proszę bardzo, tak żeby tutaj na bieżąco mi się to wszystko zapisywało. Dobra. Mam piony, proszę bardzo. I teraz sobie zrobimy rzecz następującą. Wejdziemy sobie na sam dół do naszej piwnicy i połączymy sobie całą instalację odpływową i zwracam uwagę na bardzo istotny aspekt i od razu różnicę między tym, co było w wersji 4, a w tym, co i w jaki sposób projektujemy wersję 5. Nie wykonujemy fazowania. Dlaczego nie wykonujemy fazowania, to o tym Państwo przekonacie się, dowiecie się za chwilę. Oczywiście to, powiedzmy w cudzysłowie, fazowanie, a więc takie podejście do edycji projektu, abyście Państwo mieli i wymagane włączenia instalacji do poszczególnych jej elementów oraz poprawny dobór kształtek, tak żeby te kształtki i ten sposób podłączenia gwarantował Państwu spływność, mówiąc wprost, tych ścieków, takich czy innych, to tym się zajmiemy i to zobaczycie Państwo, w jaki sposób jest realizowane w programie wersji 5, bo realizujemy to w inny sposób albo możemy to realizować w inny sposób niż to było w wersji 4 i samo fazowanie zasadniczo zostało wpisane w pewną funkcjonalność związaną z węzłami. Tak jak mówię, to będę wszystko prezentował. Na razie zasada jest taka, że domyślnie łączymy wszystko pod kątem prostym. O, zaraz tu sobie to połączę inaczej. Tu sobie to połączę tak troszeczkę niestandardowo. O, chlaś tak. Na razie w ogóle nie patrzymy na to, jak program to rysuje, ponieważ na razie program nic nie rysuje ze spadkami.
Po prostu my sobie tylko w tej chwili tą instalację łączymy, czyli mamy sieć odpływową już wykonaną i wejdziemy sobie jeszcze na ostatnią kondygnację, mianowicie tutaj od razu widzicie, które z pionów mają wentylację w postaci rur wywiewnych, a które z nich będą korzystały z tych kolektorów zbiorczych. O, chlaś, jedna rzecz. Po prostu wybrałem działkę wentylacyjną kanalizacji i łączę te piony, które, o, tak to wygląda, te, które nie mają rur wywiewnych, łączę z tymi pionami, które tą wentylację zapewniają. W ten sposób robi się kolektor. Jak widać, jest to bardzo proste, banalne, ważna rzecz. Taki pion, który ma korzystać z innego pionu, jeśli chodzi o wentylację, to musi mieć element zakończenia pionu brak i łączymy go normalnie działką kanalizacyjną. Dobra, tyle jeśli chodzi o same piony. Ważna rzecz, o której należy wspomnieć, to jest temat związany z diagnostyką. Z tego względu, że w przypadku kanalizacji podchodzimy tutaj zupełnie inaczej do tych komunikatów diagnostyki, mianowicie przy edycji samej instalacji w ogóle się nimi nie przejmujemy, także takie rzeczy w tej chwili mnie w ogóle nie interesują, z tego względu, że program na początku nie układa, czy nawet nie może ułożyć samej instalacji z wymaganymi spadkami. Dlaczego? Ponieważ wchodzimy w instalację kanalizacyjną i to jest ten aspekt, o który mi zależało, żeby Państwu przedstawić, czyli wchodzenie w zakres instalacji kanalizacyjnej z innymi zakresami obliczeń z wodociągami, mianowicie są już przybory kanalizacyjne. Oczywiście te przybory wchodzą jako niepodłączone, ponieważ ja właśnie w tej chwili projektuję kanalizację wewnętrzną, w związku z tym te niepodłączone odbiorniki, oczywiście zwracają mi takie komunikaty diagnostyki, w ogóle się tym nie przejmujemy i to Państwo zobaczycie, że ja w tej chwili będę to kompletnie ignorował, natomiast do momentu ostatniego podłączenia odbiornika program tylko częściowo wykonuje tą instalację zgodnie ze spadkami minimalnymi, tak ją układa, przepraszam najmocniej. Natomiast do momentu, kiedy tych odbiorników nie mam podłączonych, w ogóle się tym nie przejmuję. Także mam tą część główną zaprojektowaną i teraz zaczniemy sobie łączyć same odbiorniki. I ja będę tutaj być może prezentował z Państwa punktu widzenia dość specyficzny sposób podejścia, ale taki Państwu proponuję jako najszybszy i naprawdę komfortowy i wygodny. Czyli temat, o którym powiedziałem przed chwilą, a o którym zapomniałem wcześniej, to jest zarządzanie kondygnacjami i elementy związane z konfiguracją układania się instalacji kanalizacyjnej na poszczególnych kondygnacjach. Tutaj możecie Państwo wybrać, w jaki sposób w ogóle te podejścia się układają, sposób prowadzenia podejść w kierunku ściany, odległość przejścia pionu w sieć, odległość od podłogi punktu włączenia i ten w tej chwili parametr nas będzie żywo interesował, z tego względu, że ja proponuję Państwu, żebyście łączyli same odbiorniki w sposób następujący. Zaczynajmy od tych odbiorników, które zwracają nam najbardziej czarne ścieki. Czyli no taka jest też zasada, żeby miski ustępowe, pisuary czy inne elementy związane z przyborami, gdzie są czarne ścieki, były osobnymi wpięciami i były najniższymi wpięciami do pionu. Dlatego proponuję następującą rzecz. To jest istotne, także zwracam na to szczególną uwagę, bo to zapewni Państwu komfort edycji bez żadnych niespodzianek, z przyjemnością wykonując tą instalację. Czyli zaczniemy od misek ustępowych i to będzie moja rzędna
wpięcia tych misek ustępowych. I ja sobie tutaj zacznę, o, chlaś i do pionu. Na razie to podłączam pojedynczą działką. To się wszystko okaże, za chwilę Państwu wyjaśni, dlaczego tak jest. F3 i do pionu chlaś. O, działeczka podłączona. Tu mamy dwie ubikacje. Tu mamy ubikacji 1, 2, 3, 4. Także F3. Chlaś, chlaś. O. Ta ubikacja podłączona. Tak mówię, proszę się nie dziwić, że ja to robię pojedynczymi działkami. Dla części przyborów ma to sens i jest to pożądane. Dla części nie ma i jest to, może być dyskusyjne, natomiast ja to robię specjalnie, żeby Państwu pokazać wszystkie mechanizmy i układania tej instalacji i później jej korekty i edycji. I teraz tak, na widoku 3D mam te rzeczy podłączone. Proszę bardzo, tutaj widać, mi się podłączyło. Proszę na razie nie patrzeć na sposób kolorowania, bo program automatycznie rozpoznaje, gdzie są zrzucane ścieki i robi kanalizację, a tutaj od razu automatycznie przyjął instalację czy pion wentylacyjny. Proszę się tym nie przejmować, jest to stan zupełnie tymczasowy. Także mam wpięte tutaj te nasze ubikacje. Teraz sobie robię tryb pracy blok. Zaznaczam sobie tutaj z kontrolem, zaznaczam sobie wszystkie działki podejścia do tego pionu. Proszę bardzo, o, zaznaczyłem 6 sztuk, mam 6 przyborów. I tą rzędną sobie tutaj odznaczam, czyli tą rzędną wpięcia w pion. O, ją tutaj widać, widzicie Państwo, punkt 2. Ona została zafiksowana przeze mnie w tej chwili na stałe. I robiąc to sekwencyjnie dla wszystkich rodzajów odbiorników, będę sobie w ten sposób włączał inne elementy instalacji. Czyli tak, pierwsza rzecz, ubikacje. Tak jak mówię, proszę na razie nie patrzeć na dyskusyjny sposób tego podłączenia. Ja to robię specjalnie, żeby Państwu pokazać pewne elementy związane z edycją też samej instalacji. Druga rzecz, idąc od w górę po tym pionie od pierwszego podejścia, to będą wanny i brodziki. Przy czym tak, normalnie wanny i brodziki można, czy czasami robi się wpięcia na innej wysokości, a żeby to ten czas tutaj okiełznać i skrócić ten sposób edycji, ten czas edycji, to ja sobie i wanny i brodziki podłączę wspólnie na wysokości 0. I teraz robię dokładnie to samo. Proszę bardzo, wanna. Tu już sobie ją podłączę w ten sposób. O tak. Ja to robię na telewizorze, także tu mam dużą plamkę, stąd albo nie, zrobimy sobie to odwrotnie. Tak będzie mi to do zrobienia prościej. O, chlaś, chlaś. Tak mówię, tutaj tłumacząc te pewne niedoskonałości, mówię, że ja to robię na telewizorze. W związku z tym te niektóre działki nie od razu mam proste, bo ta plamka, którą mam tutaj, ja to widzę z odległości na dodatek. Patrzę na to z odległości pewnej. To jest to dla mnie troszeczkę tutaj przeszkoda ergonomiczna, ale to widzicie Państwo, że to i tak sprawnie wszystko idzie.
od pionu do tego przyboru. Tak, tu korzystam z trybu auto oczywiście cały czas. Chlaś, chlaś, o tak. I została nam jeszcze jedna wanna F3. Proszę bardzo. No tak, tak tutaj jest mi ergonomicznie to podłączyć. Teraz znowu sobie włączę tryb pracy blok. Chlaś, chlaś. Tylko sobie spojrzę jeszcze, gdzie on mi się tutaj piął. Punkt 1, punkt 2. Teraz tylko sobie sprawdzę. Ono właśnie na tym mi nie zależało. Momencik. Zrobimy sobie tak. A że na 0,9, ja tylko sobie posprawdzam te rzędne. Jeszcze raz, o tak. Jest odległość od podłogi 0,0. Punkt 2, punkt 1. Okej. Jeszcze raz, o, od pionu, proszę bardzo, sobie pozaznaczam znowu te moje odcinki. Okej, okej, tutaj zaznaczyłem wszystkie. Jeszcze raz proszę mi dać chwilkę, tylko sobie posprawdzam wszystkie odcinki, bo tutaj mam w tej chwili wieloodcinkowe te niektóre podejścia. W związku z tym, o. Tak, bo proszę zauważyć, że chcę podłączyć je w inny sposób do naszego pionu, tylko sobie o, pousuwam i zrobię to takim ciut prostszym sposobem. Proszę bardzo, zaraz zrobimy to inaczej. O. Zrobimy to taką metodą, żebyście, bo tu w tej chwili pokazywałem Państwu, jak to wpiąć z automatu, a teraz pokażę Państwu, jak to powpinać ręcznie. O tak. Tak jest. Tu widzicie Państwo punkt 0,0 dla dwójeczki. Tak. Zaraz zaprezentuję, jak to wygląda. Proszę bardzo. Bo ja tutaj zafiksowałem inną rzędną, także proszę mi wybaczyć. Takie tutaj mieszanie z tą edycją, natomiast jak sobie powpinamy o w ten sposób, czyli nie dociągam, tylko sobie wpinam to zupełnie osobno, to on mi się wpina w inny punkt, wyższy punkt tej instalacji.
Także o to chodzi w zasadzie we wpinaniu tych wszystkich elementów. A więc możecie Państwo skorzystać z takiego działania, tak jak przedstawiłem, z zarządzania kondygnacjami. Proszę bardzo, czyli z tym wpisem odległość od podłogi można w ten sposób wpisywać, a można wpisywać wprost rzędną tego punktu wpięcia, tak żeby program zróżnicował nam te poszczególne punkty wpięcia. Także tak to wpinamy do każdego podejścia. Ja tutaj, żeby w tej chwili, bo tutaj jest ta sama praca edycyjna na dobrą sprawę, musiałbym powpinać wszystkie te odbiorniki w ten sam sposób. Czyli albo wpisując rzędną wpięcia, albo bazując na tych danych ogólnych. Także to są takie dwa główne sposoby wpinania tej instalacji. To ja sobie wczytam tutaj plik, który już ma to wszystko powpinane. Momencik, niech nam się załaduje ten plik. O tak. To jest dokładnie ten sam plik, tylko on jest na etapie o takim. Proszę bardzo. Czyli jest powpinany tą samą metodą. Powpinałem wszystkie i umywalki, i wanny, brodziki, korzystając z innych rzędnych wpięć. Także to się robi w identyczny sposób. To nie będę tutaj Państwu w tej chwili zabierał czasu ze względu na edycję, ale to jest najważniejsza rzecz, żebyście Państwo doszli do tego punktu, w którym są wpięte jedną czy drugą metodą rozmaicie na różnych punktach włączenia tych elementów do pionu. Jak ja sobie wezmę na pierwszą teraz. O, proszę bardzo. To jest dokładnie tą samą metodą. Są powpinane wszystkie odbiorniki. Ja ze względu na to, żeby nie tracić czasu w tej chwili, bo to jest w zasadzie najbardziej pracochłonna praca edycyjna, wczytałem sobie ten plik, który już ma te podejścia gotowe. Jeśli sobie tutaj zablokuję, zobaczycie Państwo, że dokładnie takie same rzędne, tak jak przed chwilą wpisywałem, to jest umywalka, czyli ona jest na wyższej rzędnej, ubikacja jest na innej, pralka jest jeszcze na innej, wyższej rzędnej, te wszystkie elementy są powpinane. Także mamy instalację rozrysowaną na dolnej kondygnacji. Konfiguracja pionów, to było wcześniej, rozrysowane te nasze podejścia. W tej chwili wykorzystamy sobie funkcję kopiowania instalacji na zaznaczonych elementów instalacji na kondygnację powyżej. To w przypadku kanalizacji w sumie wygląda, znaczy jest do wykorzystania w największym stopniu, patrząc na nasze życie projektowe, z tego względu, że sama instalacja kanalizacji wewnętrznej jest instalacją bardzo mocno powtarzalną na poszczególnych kondygnacjach. Tutaj mam ten projekt, on jest też prawie że w 100% powtarzalny, natomiast jest to związane z tym, że część przyborów jest troszeczkę poprzesuwana i ja będę Państwu prezentował w związku z tym, jak sobie radzić z podłączeniem działek takiej instalacji skopiowanej. Także jesteśmy na kanalizacji i chcemy tą instalację przekopiować na wyższą kondygnację. Tutaj jest tylko sama instalacja wodociągowa widoczna. Także wchodzę sobie na kondygnację pierwszą. Jestem na kanalizacji. Wybieram sobie instalacje kanalizacyjne. Wybieram sobie działki kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej. Zaznacz.
i wykonujemy utwórz kopię zaznaczonych elementów na kondygnacji powyżej. Jesteśmy na kondygnacji powyżej i tutaj rzecz ważna, musimy doprowadzić do tego, żeby program nam się połączył z odbiornikami. Wystarczy chwycić lekko i poruszyć tą instalacją. O, ja tutaj, tak jak mówię, na telewizorze jest to dla mnie o tyle utrudnione, że jest tutaj bardzo duża plamka, w związku z tym, o, mam nadzieję, że ta działka, a przepraszam, bo ja tutaj oczywiście walczę, a tu temat jest zablokowany. O, proszę bardzo, widać, że tutaj się chwycił ten nasz, ja sobie to zapiszę. Zmienił nam atrybut podłączenia. Natomiast to jest teraz dla Państwa okazja do przyjrzenia się temu, w jaki sposób i z jakimi komunikatami diagnostyki będziemy w instalacji kanalizacyjnej się spotykali. Zasadniczo elementy niepodłączone powodują to, że program nie propaguje spadków. W związku z tym elementy niepodłączone dają nam kilka komunikatów diagnostyki pochodnych. Korzystamy ze sprawdź połączenia i pokażę Państwu, jak niwelować komunikaty diagnostyki, które się pojawią. Większość z nich, a w zasadzie wszystkie, to są komunikaty diagnostyki pochodne i my interesujemy się tylko tymi komunikatami, które pochodzą z elementy niepodłączone. To jest bardzo ważne, żebyście Państwo zwrócili uwagę na to, którymi komunikatami diagnostyki chcecie się zająć przy ich niwelowaniu w pierwszej kolejności, z tego względu, że najważniejsze to jest elementy niepodłączone, a wszystkie inne komunikaty diagnostyki to są komunikaty pochodne. Skąd w takim razie u licha wzięły nam się tutaj te komunikaty, mimo że skopiowaliśmy tą instalację do góry i ona wygląda jak podłączona? Ano, wzięły się te komunikaty stąd, że program utworzył nam już tutaj na dolnej kondygnacji działki pionowe. Tutaj czy w innych miejscach prowadzenia tych przewodów, jak widać, i w związku z tym po zaznaczeniu działki kanalizacji sanitarnej program nam pokopiował tylko i wyłącznie działki, które widzi. To się zmieni, bo to mamy zamiar podejść do tego inaczej, do tego kopiowania na poszczególnych kondygnacjach, także to się zmieni, także prawdopodobnie w przyszłości nie będziecie musieli tego robić. Natomiast w tej chwili po skopiowaniu po prostu szukamy działek, które się nam nie podłączyły. Tutaj po prostu jest odcinek pionowy na tej kondygnacji, z której kopiowałem. Także chlaś, on mi się od razu łączy. Także lecimy po tych kolejnych działkach. O, tutaj działka nie z tej strony chyba się mi, o, to tutaj mi informuje, proszę bardzo. Po prostu klikamy sobie na te węzełki i sobie delikatnie je przesuwamy. Ja to Państwu prezentuję, ponieważ szczególnie mi zależy na tym, żebyście Państwo ten sposób i wiedzieli, że on istnieje, i prezentując Państwu tą najszybszą drogę niwelowania w ogóle komunikatów diagnostyki, żebyście Państwo byli tego świadomi i sobie z tym radzili. Jak widać, tu już jest 18, ja poprawiłem tylko dwie działeczki. No tutaj widać, że przybory nie są jedne pod drugim na poszczególnych kondygnacjach, bo tu akurat mi się nie podłączył ten przybór. Także w ten sposób to robimy. Klikamy na węzeł, leciutko shake i on nam się od razu podłączy, co widać na atrybucie tego połączenia.
bo standard install soft oznacza w tym kontekście, że ten kwadracik pusty. OK, tu jest podłączone, bo to już są widać jakieś wtórne do tych głównych niepodłączeń, dlatego warto po kilku zniwelowanych komunikatach diagnostyki wykonywać cały czas tą pracę związaną z niwelowaniem tych komunikatów poszczególnych. Tutaj nie widać tego. Ochlaś. O. Klikamy. Tak mówię, to jest lekki shake. Takie wstrząśnięcie, no przesunięcie tego elementu. Jak widać, to nie jest ani jakoś trudne. Tak jak mówię, jest to ciut pracochłonne i w przypadku, kiedy korzystamy z tych metod związanych z kopiowaniem, a ja polecam, bo one bardzo, bardzo mimo wszystko, mimo tych takich tutaj delikatnych edycji, które są wymagane dla tych odcinków pionowych, których program po prostu ani nie kopiuje, ani nie propaguje, to ja polecam korzystanie z tej funkcji kopiowania, bo w przypadku kanalizacji wewnętrznej ona naprawdę bardzo mocno przyspiesza pracę. Tak jak mówię, ja to no staram się to robić dość sprawnie ogólnie, natomiast no tutaj Państwo sami widzicie, że działając na tym telewizorze, to chociaż może to i dobrze, bo Państwo widzicie, w jaki sposób to wygląda, że tak powiem, w zwolnionym tempie, natomiast normalnie na komputerze, jak pracujemy z monitorem, z taką w miarę przyzwoitą małą plamką, to idzie o niebo szybciej. Tego aspektu, który teraz Państwu prezentuję, w przyszłości nie będzie, ponieważ tutaj widać, że też ten przybór leży na innej ciut rzędnej niż jest, to można robić w trybie pracy brok też, żeby te elementy nam się na przykład nie przesuwały. I teraz zwracam uwagę na jedną rzecz. Jak podłączyłem wszystkie elementy, proszę zobaczyć, jak redukują mi się komunikaty diagnostyki, czyli po podłączeniu tych wszystkich elementów, redukcja tych komunikatów powinna być sukcesywna aż do całkowitego zniwelowania tych komunikatów. Dlatego zależało mi na tym, żeby Państwu na webinarium zaprezentować tą, powiedzmy, taką żmudniejszą część wykonywania instalacji, czyli korygowanie instalacji skopiowanej na inne kondygnacji w tych aspektach związanych z odcinkami pionowymi, z tego względu, że byście Państwo wiedzieli, jak się to robi, a dwa, żeby uczulić Państwa na w sumie najważniejszy z aspektów, mianowicie edycja samej instalacji, tylko edycja, rysowanie, powinna się zakończyć bez komunikatów błędów. A te w znakomitej większości są pochodną od komunikatu błędu element niepodłączony. Przypominam, że element niepodłączony wziął się stąd, że wchodzimy w projektowanie kanalizacji z całą instalacją wodociągową, czyli wszystkie przybory kanalizacyjne od razu otrzymują atrybut jestem niepodłączony aż do rozrysowania całej sieci. Dlatego absolutnie nie powinniście Państwo sobie zawracać głowy komunikatami diagnostyki do momentu zlikwidowania ostatniego komunikatu błędu o treści element odbiornik niepodłączony. Element niepodłączony będzie on dotyczył i działek, i odbiorników. I zwracam uwagę na to, że dopiero jak nie ma komunikatów diagnostyki, cała sieć jest rozrysowana
zgodnie ze spadkami minimalnymi, a tam, gdzie program nie mógł ułożyć spadków minimalnych, macie Państwo informacje w postaci tych informacji, gdzie te spadki nie mogły być ułożone, ale mimo tego program ułożył je automatycznie, ale program o tym informuje, gdzie te spadki są ewentualnie niezachowane. I teraz tak, tutaj nie wykonywaliśmy jeszcze żadnych obliczeń i teraz sobie do nich przejdziemy, natomiast dopiero teraz po narysowaniu instalacji, to jest bardzo ważne, zresztą ja o tym mówiłem też przy okazji innych webinariów czy innych szkoleń z Państwem, że edycja graficzna instalacji i pozbycie się wszelkich nieciągłości instalacji, czyli komunikatów o niepodłączonych działkach, odbiornikach i elementach innych, jest nadrzędna. Z tego względu, że jakbyście Państwo zaczęli na tych wcześniejszych etapach od niwelowania komunikatów diagnostyki, że ujemny spadek, że fragment instalacji niepodłączony do źródła, to po prostu stracilibyście Państwo tylko czas, ponieważ tak jak Państwo widzicie, jak podłączyłem wszystkie odbiorniki, to mam od razu automatycznie po funkcji sprawdź połączenia, mam całą instalację rozrysowaną. Teraz zajmiemy się kolejnymi aspektami, czyli dobór kształtek wspomagana wizualizacją oraz niwelowanie komunikatów diagnostyki. Ja sobie tutaj wykonam po raz pierwszy obliczenia tej instalacji. Zobaczymy, co nam tutaj przyjdzie. Po obliczeniach instalacji następuje od razu wizualizacja dobranych średnic. Proszę bardzo. Dodatkowo skorzystamy sobie z dobrodziejstwa wizualizacji na początku na 3D, mianowicie realistyczny wygląd tych połączeń, tych kształtek, proszę zobaczyć. Na razie jedynie co, to polecam się zachwycić realnością tych elementów, to jest opcja konfiguracji katalogu, a więc jeśli w katalogu danego owego producenta taka opcja po włączeniu nie daje nam efektu realistycznych kształtek, oznacza to, że katalog jest tak skonfigurowany, że jeszcze jest ich pozbawiony. Natomiast ja polecam Państwu włączanie tej wizualizacji w 3D z tego względu, że Państwo widzicie, gdzie na przykład, program to diagnozuje również, ale gdzie od razu widać, że ten problem z doborem kształtek jest. Ale wracamy do tematu podstawowego, czyli fazowanie. Fazowanie instalacji, tak jak mówię, głównym elementem związanym z tym, że to fazowanie jest nam potrzebne, jest fakt, żeby program poprawnie włączał się do instalacji spławnej i lub dobierał nam w związku z tym poprawne kształtki. Dlatego my w wersji 5, tam gdzie nie musimy, nie rozrysowujemy tego fazowania w sposób graficzny. Jak widzicie Państwo, to rozrysowanie wygląda w ten sposób, czyli wszystko jest podłączone pod kątem i od razu mówię niepoprawnie, jeśli chodzi o sieć spławną. Dlatego my tego nie robimy rysując czy wspomagając się fazowaniem, tylko klikamy na węzeł. To można robić oczywiście na 2D. Ja to robię na 3D, ponieważ moim zdaniem jest to wygodniejsze, ergonomiczniejsze. Klikam na węzeł i tutaj mam opcję sposób realizacji połączenia do wyboru. Tu są wszystkie kształtki, które to połączenie, ten węzeł mogą zrealizować. Ja go proszę, wiesz co, zrób mi tutaj dwa kolana 45 stopni. I co już robi program? Chlaś. Proszę bardzo, fazowanie nastąpiło. Czyli mam sfazowane, ale za pomocą doboru kształtek. I teraz robię na przykład, mogę sobie grupowo zaznaczyć trójniki. Program oczywiście wybiera najtańszy sposób połączenia z instalacją.
No tutaj nieprawidłowe, tak jak mówię, bo musimy tutaj uwzględnić wpływ, czyli spływ do tego kolektora głównego z tych pionów ścieki. W związku z tym, ja go proszę, wiesz co, zrób mi tutaj trójniki 45 stopni. Proszę bardzo. Chlaś. Jest fazowanie? Jest fazowanie. I w ten sposób realizujemy fazowanie w programie. Chlaś, 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 chlaś. Ja to robię specjalnie nie grupowo, żebyście Państwo widzieli, jaki sposób przyjemny się to robi. Proszę bardzo. To wszystko jest automat. Oczywiście bez wizualizacji kształtek program robi to samo, tylko tych kształtek po prostu nie prezentuje. Natomiast tutaj macie Państwo tę zaletę, że widzicie Państwo, że tutaj sobie dobro kolano i oprócz tego trójnik. I ta spławność tej instalacji. Ja tego nie będę robił tutaj we wszystkich aspektach, tylko chodzi mi o to, żebyście Państwo widzieli, w jaki sposób program to robi i w jaki sposób jest to prezentowane na 2D. Jak widzicie Państwo, no nie widać tego na 2D w tej chwili, ale za chwilę Państwo to zobaczycie. Natomiast ja sobie tutaj pozwolę wszystkie te, przepraszam, trójniki uspławnić, tak żeby to fazowanie mi tutaj nastąpiło. To po obliczeniach program to wykonuje. Proszę bardzo. O, jest ta spławność zachowana. W tej chwili tutaj program przez dobór kształtek, to też będziemy niwelować w przyszłości, żeby nie modyfikował tego biegu działek. Jak widać, on ciut je wykrzywił, ale zasadniczo moim zdaniem efekt jest spektakularny i oczekiwany. Czyli mamy fazowanie, ale realizowane z przyjemniejszej, ciekawszej strony, czyli od strony konfiguracji węzłów. I tutaj też wytłumaczenie dla Państwa przy okazji w formie komentarza. My zdecydowaliśmy się na to webinarium dopiero teraz, z tego względu, że w wersji 23.1 jest dostępna ta opcja związana z pełną konfiguracją węzłów. Naprawdę hulaj dusza, możecie Państwo, i to wszystko się dzieje w automacie, to polecam po prostu poćwiczyć sobie, potrenować na instalacjach, które będziecie Państwo wykonywali. Tego w 22.6 nie było. W związku z tym my spotykamy się dopiero 13 lipca, prezentują Państwu te możliwości. I teraz tak, jeśli chcecie Państwo, żeby wizualizacja była widoczna wszędzie, możecie Państwo pójść różnymi drogami, mianowicie możecie sobie Państwo włączyć ją, tą wizualizację dobranych kształtek na rzucie. Ona tak wygląda. Tak mówię, to są powyginane te działeczki, my o tym wiemy, pracujemy nad tym, ale to jest moim zdaniem zupełnie detal. Przy czym tak, nie polecam pracy, bo tutaj dokładnie nie widać wtedy wpięcia działek w instalację, czy spięcia działek ze sobą. Nie polecam pracy codziennej z tą wizualizacją na 2D, natomiast jak najbardziej polecam ją na wydruku. Natomiast na rzucie oczywiście w formie no tutaj włączyłem na wydruk, żeby ona była widoczna. O, no tak mówię, te wygięcia, o tym wiemy, nad tym pracujemy. Natomiast tak wygląda sposób fazowania w taki sposób automatyczny i systemowy, czyli tam, gdzie nie musimy, nie rozrysowujemy to fazowania, a przypominam, że tak to robiliśmy, bo musieliśmy w wersji 4, tam był też automat do fazowania, tylko fazowanie następuje w dalszym kroku, czyli w postaci przyjemnego rekonfigurowania węzłów z tych doborów automatycznych, które program uznaje za najtańsze w przypadku rozrysowania. Natomiast jak Państwo macie życzenie, to możecie sobie Państwo tą wizualizację włączyć również na rzucie. Tutaj są też dodatkowe rzeczy. Ja sobie jeszcze na rozwinięciu dam, bo też będziemy rozwinięciem się zajmowali. Natomiast uważam, że ten widok jest tylko widokiem weryfikacyjnym, ponieważ no, jest ciut utrudnione klikanie w węzły w takiej konfiguracji. Dlatego przy pracy takiej codziennej, edycyjnej na rzucie polecam Państwu w ten sposób włączać i wyłączać. Tak jak mówię, na wydruku super, natomiast tutaj widać kąty proste. I to jest
Podkreślam, to jedna z głównych zasad też edycji i to jest jedna z głównych zasad edycyjnych różnic pomiędzy wersją 4 i wersją 5. W wersji 5 rysujemy zasadniczo kąty proste, jeśli chodzi o łączenia, a wszystkie fazowania, jak Państwo widzicie, rysujemy, znaczy realizujemy za pomocą dobranych kształtek, chyba że nie możemy tego zrobić za pomocą realizowanych kształtek. Dobrze, tutaj mieliśmy fazowanie i teraz niwelowanie komunikatów diagnostyki. Też nie będę tego robił dla całego projektu, tylko Państwu pokażę, w jaki sposób zasadniczo macie sobie Państwo radzić z tymi komunikatami diagnostyki. Co nas tutaj interesuje? Po pierwsze, nie dobrano połączeń, ble, 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 czyli jest to informacja związana z tym, że program nie dobrał jakiejś kształtki. I teraz tak. Możemy tutaj podejść w sposób wieloraki do tego tematu. Ja na początku, edytując ten plik, specjalnie rysowałem jedną działkę. Zwracam Państwu uwagę na te działeczki tutaj, które są takim, to jest wirtualny element, on się rysuje. To jest po prostu realizacja włączenia kształtki albo prostki kanalizacyjnej do przyboru. Z tym nic nie robimy, ani wręcz nie możemy zrobić, także przesuwanie tego elementu zmianem urzędnych nic nie daje, ponieważ on i tak po obliczeniach z powrotem wróci, on jest predefiniowany, to jest taki kruciec, kruciec, który jest po to, aby poprawnie włączyć sam system kanalizacji wewnętrznej do przyboru. W związku z tym, także proszę się nie dziwić, że tutaj, mimo że ja wcześniej rysowałem jedną działkę, to mamy załamanie i jest w tej chwili złożone z dwóch działek kanalizacyjnych. Otóż tak nie jest, jest to jedna działka, a ten element, który występuje w części przyborów, jest to po prostu włączenie tej instalacji do przyboru. I teraz tak, co w takim razie robimy? Widać, że tutaj program sobie nie poradził z doborem kształtki. Tak, zaraz ja tutaj jestem na kanalizacji, która to jest ubikacja, bo on węzeł nie zaznaczył. Dobra, o, na tym chwilę się skupimy, bo to są istotne rzeczy, moim zdaniem, edycyjne. Obrócę sobie ten model, żeby on scenę miał jak najbardziej tutaj Państwu widoczną. Widać, że tutaj nie dobrał tej kształtki, zresztą no, wizualizacja kształtek w 3D bardzo mocno nam pomaga, z tego względu, że od razu widzimy, to na wydruku wygląda tak, a tutaj na wydruku mam całą tą menażerię włączoną, także tutaj nie pokażę na wydruku w tej chwili. Z powrotem muszę wskoczyć na tą moją miskę ustępową. Widać, że ta kształtka nie jest dobrana, jest tutaj dziurka, jest komunikat diagnostyki do tego, co możemy z tym zrobić. W przypadku, kiedy mamy złączkę harmonikową, bo i takie pokażą się, te takie elastyczne w katalogach, w tej chwili ich nie ma, to będzie można również wygiąć, że tak powiem, taką kształtkę, bo ona jest elastyczna pod dowolnym kątem. Natomiast w tej chwili jej nie ma i co robimy? Możemy zrobić rzecz następującą, mianowicie wstawić punkt podziału na taką działkę o, i po prostu inaczej ją poprowadzić. Ja to specjalnie w ten sposób robię, żebyście Państwo widzieli wszystkie aspekty edycyjne związane z tymi instalacjami. Proszę bardzo. Mamy coś takiego, tutaj widać program nas informuje, to, o tak, to jest ten węzeł, że nie potrafi dobrać, prawdopodobnie tutaj tolerancja kąta jest jakaś na granicy. Ja spróbuję tutaj dobrać kolano 87, zobaczymy czy mi się dobierze. Tak kształt, a program to wszystko diagnozuje, także to wszystko widać. O, dobra, jak mówię, że tak powiem, nagiąłem trochę algorytm w związku z tym, że on prawdopodobnie ma tutaj zerową albo niewielką tolerancję kąta wpięcia tej kształtki, dlatego jak widzicie Państwo, no, to, że konfiguracja węzłów jest możliwa, to jest super, a dwa, wizualizacja to jest jeszcze większe super, bo po prostu to widać. Natomiast no, można to też zrobić inaczej, na przykład wymusić inny spadek
inny spadek minimalny na tej działce, także to jest kolejny element, kolejny sposób na realizację tego wpięcia. Program oczywiście inaczej reaguje, bo tutaj ma taki trójnik, proszę spojrzeć, jak to fajnie wygląda, te wszystkie wpięcia. Sam dobór kształtek jest związany z daleko posuniętym ich realizmem, jeśli chodzi o wymiary. Także jak Państwo widzicie taką sytuację, to znaczy, że te trójniki, one się prawdopodobnie nie wepną, albo przynajmniej któryś z nich trzeba będzie ciąć. To taka informacja rysunkowa. To też wszystko będziemy później dorabiali, być może w diagnostyce, a być może po prostu w algorytmie, który będzie rozsuwał te trójniki. Także to jest zasadniczo cała gama tych związanych z edycją przebiegu działki, ze zniwelowaniem niedobrano połączeń, bo tam po prostu nie jest dobrana kształtka. Niedobrano połączenia w tej chwili w wersji 23.1 dotyczy wszystkich węzłów, które łączą nam pion kanalizacji, wentylacji kanalizacji z zaworem odpowietrzająco-napowietrzającym lub z rurą wywiewną. Proszę się tym nie przejmować. Po prostu tutaj na połączeniu nie jest dobierana kształtka, także na razie ignorujemy po prostu ten komunikat. W zestawieniu materiałów no, musimy wziąć pod uwagę, że tych złączek brakuje, których program w ten sposób diagnozuje. Kolejna rzecz, która nas interesuje, to zbyt duża długość podejścia. No to jest w sumie już dość ciekawy element z tego względu, że takie podejście, dlaczego on w ogóle, no tego wymaga norma, żeby to diagnozować, a dwa, są też różne wyjścia, oprócz tego, że możemy zmodyfikować bieg takiej działki, zrealizować jej inne podłączenie do pionu. No, ona ma 4 metry, jak widać, to podejście, także zafundujemy mu tutaj zniwelowanie tego komunikatu taką drogą odpowietrzenia lokalnego tego pionu, czyli sobie tutaj wstawię zawór odpowietrzający, schowamy go w szafce i połączymy ją działką wentylacji. O, tutaj idzie mi ta wentylacja i teraz jak sobie policzę, no, powinien mi zniknąć ten komunikat o zbyt, o widzicie Państwo, czyli on według normy, bo to też jest siła diagnostyki, że ona pilnuje tych obostrzeń i wymagań normy. Poszukajmy sobie tej umywalki i proszę bardzo. O, tutaj może troszeczkę sobie ten zawór obniżymy nawet do 0,4. O. I w ten sposób też niwelujemy część komunikatów diagnostyki. Proszę bardzo. Czyli to jest kolejny element związany ze zniwelowaniem takich najczęściej występujących komunikatów diagnostyki. To o węzłach rozmawialiśmy, o niedobranych podłączeniach wymagaliśmy. Spadek działków, o, to też jest taki w sumie dość interesujący nas komunikat diagnostyki. Czyli dla tych przyborów to jest second floor. O, ja to specjalnie na modelu 3D robię, żeby to było widać. I to jest to podłączenie. To w przypadku, no tu mamy minimalny 1,3, a więc tu mamy wpięcie do pionu narzędnej 3,39, bo tak jak mówię, wcześniej to prezentowałem, umywalki i brodziki zrobiliśmy sobie na 0,0 do wpięcia do pionu. To tutaj zrobimy sobie chlaś, o tak. Po prostu obniżymy troszeczkę ten punkt, on powinien porozsuwać nam te kształtki, o. No, tutaj widzicie, już zaszalałem, ale to robię na oko kompletnie, ale w ten sposób, bo te akurat komunikaty diagnostyki związane z tymi spadkami minimalnego, powinniśmy się nimi zainteresować i powinniśmy te komunikaty niwelować. Także w ten sposób to robimy. Jak widać, bardzo prosty sposób się to robi, czyli po prostu na modelu 3D wchodzę na ten element,
który program mi diagnozuje, że ten spadek rzeczywisty, no tutaj nawet jest zero, jak widać, wpisuję rzędną, czy modyfikuję rzędną tego elementu i program ciut obniży mi tą kształtkę tutaj już na żywym pionie. Także w ten sposób bardzo przyjemnie się to w ogóle edytuje. No ja mam nadzieję, że lecąc na pełnym automacie tych komunikatów diagnostyki będzie ilość minimalna. Spadki działki większe od maksymalnego, no to po prostu c'est la vie. Najczęściej tak jest, że to jest po prostu życie, czy sytuacja projektowa na to nie pozwala. Natomiast te informacje, spadek mniejszy niż spadek minimalny, powinniście Państwo szczególnie się tym zainteresować i robi się to naprawdę w takich przypadkach banalnie, bo zmieniacie Państwo rzędne któryś z tych punktów. Kolejny element związany z diagnostyką czy ze sposobem prowadzenia instalacji, który też moim zdaniem jest bardzo ciekawy i powinniście Państwo o tym wiedzieć, to jest temat związany z prowadzeniem czy z respektowaniem spadków do podłogi i na przykład ten zlewozmywak. Jeśli ja sobie włączę konstrukcję na wyszerzony, kanalizację, tak, o, ja sobie tutaj włączę tylko dwójeczkę. Widzicie Państwo, że te, o, jeszcze sobie na konstrukcji wyłączę ściany, żeby to wszystko było jak najbardziej widoczne, a nawet jeszcze sobie zrobię tak, chlaś, ukryj krawędzie. O. Tu mam akurat taki śmieszny styl rysowania tych pomieszczeń, ale wszyscy widzą, że te pomieszczenia, te podejścia lecą przez środek kuchni, także my musimy zrobić wszystko, żeby one nam się po prostu pochowały. I zajmiemy się przykładowo tym zlewozmywakiem. Proszę bardzo, co robimy? Ja wstawię sobie tutaj punkt. Powiedzmy, że ten punkt niech mi się tutaj załamie. O. I zaznaczę sobie i od razu zaprezentuję Państwu, jak ta funkcja działa. Mianowicie jest taka opcja, ona również jest w danych ogólnych, także to też w zależności od tego, jaka jest specyfika projektu, jakie są odbiorniki, to ja sobie zaznaczę, żeby ona, kierunek podejścia był nie w kierunku ściany, żeby szedł, widzicie, on idzie w kierunku ściany, tylko on w kierunku, zachował kierunek podłogi. Jeśli ja wykonam sobie w tej chwili po takiej zmianie, o, ale coś tutaj zepsułem przy okazji. A. Widzicie Państwo, czy tutaj nie byłem czujny i nie, i rozłączyłem. No tutaj tak mówię, no, działanie na telewizorze to ma swoje wady, w związku z tym jeszcze raz, bo pociągnąłem za odcinek i on mi się rozłączył. O, proszę bardzo, tak działa i tak wygląda różnica. Tu widzicie Państwo zlewozmywak w opcji spadek automatyczny w kierunku ściany. A tak działa w opcji spadek automatyczny w kierunku podłogi. I tutaj widać, że on jeszcze jest widoczny, czyli jeśli chcemy go w jakiejś bruździe zalać, to klikamy sobie na działkę i tak jak mówiłem wcześniej, tam mamy dwójeczkę, czyli 3,30, zatopimy sobie całą tą, całe to podejście w wylewce. O, znaczy ja tutaj zaszalałem, bo tutaj aż 10 cm zrobiłem, także widać, że ona jest zalana. Ja w tej chwili tutaj nie będę kombinował ze stylami prezentacji tych pomieszczeń, ale jeśli Państwo macie tutaj inne kolory, czyli nasze domyślne, tam zielone czy niebieskie, to widać to o wiele ładniej, bo to widać to zagłębienie w stropach międzykondygnacyjnych, ale w ten sposób sobie radzimy, czyli możemy to zrobić albo za pomocą samej opcji układania
podejść w kierunku podłogi, a więc program automatycznie nam to położy na podłodze, to znaczy położy nam na podłodze zgodnie z rzędną wpięcia tego podejścia do pionu, a jeśli wymaga to jeszcze dalszego zagłębienia, to możecie Państwo sobie właśnie w ten sposób to zrobić. Dobrze. Chlaś, tutaj włączmy sobie całą instalację. Tak jest, niech ona mi się to zaprezentuje. Też zwracam uwagę na to, że w danych ogólnych to już są ostatnie aspekty edycyjne tej instalacji. Macie Państwo takie rzeczy jak odległość przejścia pionu w sieć. Na przykład to jest od stropu 0,4. Jeśli dam na przykład sobie na 0,2, to jeśli wykonam sobie obliczenia, to one powinny mi podnieść tą instalację do góry trochę. O, widać, że program ją podniósł i automatycznie zrobił tutaj, moim zdaniem, średnio fajne, ale widzicie Państwo, jak program reaguje na taką zmianę. Czyli podniósł całą instalację, a ponieważ pozostawił tutaj w rzędnej, on to jest zafiksowane, to ujście ścieków, to w ten sposób to wygląda. I teraz tak, z ostatnich aspektów, to były ostatnie aspekty edycyjne, a więc pokazałem Państwu, jak niwelować te najczęściej spotykane komunikaty diagnostyki. Nie widzę sensu, żeby to robić dla wszystkich tych komunikatów. Mam nadzieję, że to jest w miarę jasne. Jak widać na modelu 3D i z wizualizacją kształtek jest to przyjemne. Ja sobie tylko tutaj wrócę z tym ustawieniem na 0,4. Także zrobimy automatyczne i zaraz przejdziemy sobie do rozwinięcia. Przy czym, jeśli chodzi o rozwinięcia, to ja na temat rozwinięć i ich konfiguracji nie będę mówił zgoła nic albo niewiele, z tego względu, że same rozwinięcia płaskie, tutaj zachęcam Państwa do tego, żeby spojrzeć na ankietę, którą przygotował Rafał na tym naszym kanale YouTube'owym w związku z tym streamingiem, będziecie Państwo mogli zadecydować, które webinarium będzie następne. I prawdopodobnie będzie tak, że ja będę osobą, która z rozwinięć płaskich będzie Państwu prezentowała to webinarium. To jest duży, fascynujący świat. Jest mnóstwo możliwości konfiguracyjnych tego rozwinięcia, dlatego o rozwinięciu nie będę mówił nic, a jedynie tylko zaprezentuję Państwu, że ono się tworzy i że jest i oczywiście jak najbardziej trzeba z niego korzystać. Ja sobie tutaj tylko wyłączę etykiety automatyczne dla działek analizacyjnych, bo one wszędzie mi się będą umiejscawiały. Instalacja nie musi być policzona, jeśli chodzi o samą automatyczne rozwinięcie. Proszę bardzo, tak ono wygląda. No, mnóstwo rzeczy można tutaj zmienić, przekonfigurować, zrekonfigurować, inaczej ustawić piony i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówię, z rozwinięć płaskich będzie osobne webinarium, na które już Państwa zapraszam i prawdopodobnie spotkamy się przy okazji tego rozwinięcia płaskiego, tego czy innych na tym webinarium. Także tak, no to mam nadzieję też jest dla Państwa duży bonus w postaci tego, że takie rozwinięcie automatyczne, rozwinięcie płaskie powstaje w sposób automatyczny. Jeśli macie Państwo tutaj jakieś tematy do korekty edycyjnej, mnóstwo rzeczy da się zrobić w samym programie przez konfigurację i dodawanie tych elementów rozłączeń, innego sposobu prowadzenia sieci, innego konfigurowania, ustawienia pionów i tak dalej. No to jak mówię, to jest cały osobny świat do omówienia, dlatego w tej chwili nie będę o tym mówił. Natomiast tutaj dochodzimy do momentu związanego z wydrukami. Tak to wygląda na wydruku.
z tego względu, że macie Państwo możliwość tradycyjnie eksportu, oczywiście w nowej odsłonie i z nowymi możliwościami, patrząc pod kątem tego, co proponowała wersja 4, oraz eksport do IFC. To interesuje coraz więcej osób, na to zwracam uwagę. Tutaj macie Państwo możliwość włączenia, wyłączenia, które z obiektów w ramach warstw, zakresów edycji i obliczeń będą do tego eksportu realizowane. Typ pliku IFC4, także to wszystko jest, przepraszam, dostępne. Jeśli chodzi o główne zagadnienia związane z tym webinarium, to jest tyle. Myślę, że poruszyłem wszystkie najważniejsze aspekty. Jeszcze tylko zaprezentuję Państwu to, co już w sumie widać na 3D. Zaprezentuję Państwu możliwość wstawiania etykiet na węzły. Są specjalne etykiety też dla kanalizacji. Możecie Państwo sobie wstawiać je w węzłach. I w węzłach te elementy będą wszystkie listowane i zestawiane. Natomiast myślę, że nie ma co tutaj za dużo mówić na temat zestawienia materiałów i wyników obliczeń. To w zasadzie jest standard, czy nasz instalsoftowy, czy standard narzucony przez normy. Także tutaj ja myślę, że nie ma za bardzo o czym mówić. Prostki, kształtki, złączki, to wszystko, co widać, a wszystko możecie Państwo zobaczyć i dobrać, czy na edytorze 2D, czy na widoku 3D w postaci rekonfiguracji tych węzłów. To wszystko się zestawia. Ostatnie aspekty, o których chciałbym powiedzieć, ponieważ jesteśmy razem już godzinę 40 minut i naprawdę jest czasu niewiele, to są tematy związane ze specjalnymi wykorzystaniami. Teraz tu mamy etapy gotowe, ja sobie tutaj od czego zaczniemy. Dobra, kolektory wentylacyjne. Wentylacja kanalizacji to jest szczególnie interesujący temat, z tego względu, że to jest regulowane ze wszech miar również przez wytyczne i samych systemów, czy rodzajów systemów, i samych norm. Także zwracam Państwu uwagę, że tworzyć kolektory można w najrozmaitszy sposób, to znaczy tak, możecie Państwo raz, że łączyć węzły między sobą, proszę bardzo, i to na różnych kondygnacjach, na przykład ten pion, no powiedzmy, że jest to dyskusyjne, czy to jest prawidłowo zrobione, moim zdaniem nie, natomiast ja tylko zwracam Państwu uwagę na możliwości programu. Program automatycznie dobiera też oczywiście złączki dla kanalizacji, dla wentylacji kanalizacji, inaczej ją prezentuje, patrząc na kolory, jeśli chodzi o widok 3D, także Państwu tylko zwracam uwagę, że w najbardziej rozmaity sposób i naprawdę w wielu aspektach możecie Państwo konfigurować wentylację pionów, wentylacji podejść, co tam też pokazałem w przypadku zaworu napowietrzającego dla tej jednej umywalki. Także nie ma z tym problemu. Jeśli Państwo będziecie mieli jakiekolwiek problemy z łączeniem wentylacji w kolektory i tak dalej, to oczywiście służymy pomocą. Natomiast możliwości są w zasadzie, jeśli chodzi o praktykę projektową, to powinniście Państwo móc zrealizować każdy sposób wentylacji. No tutaj widzicie, że są trzy piony, na różnych kondygnacjach mają przybory i są one połączone kolektorami do jednego pionu. Także to jest jeden taki aspekt, na który chcę zwrócić uwagę. Kolejny aspekt to rzecz codzienna w naszej pracy projektowej, jeśli chodzi o kanalizację wewnętrzną, to są piony odsadzone. Nie ma żadnego problemu, żeby tworzyć takie piony odsadzone. One są tworzone naprawdę banalnie, ponieważ taki pion
jest po prostu prowadzony od kondygnacji do kondygnacji. Piony, które mają się odsacką tego pionu łączyć ze sobą, muszą się zazębiać wspólną kondygnacją i po prostu rzecz najzwyklejsza w świecie. Łączymy takie piony normalną, no akurat tutaj nie na tą kliknąłem, normalną, zwykłą działką kanalizacji. Ja tu mam włączoną jeszcze wirtualizację na rzucie, także tutaj widać dobrane kształtki, natomiast normalną działką łączymy takie piony, przy czym te piony są skonfigurowane, element zakończenia pionu brak, brak. Takie dwa piony można spokojnie łączyć kolektorami i też, jak Państwo widzicie, hulaj dusza, fantazja, czy raczej środowisko projektowe i zadane warunki, zastane warunki tylko ograniczają Państwa wyobraźnię, jeśli chodzi o odsadzanie tych pionów. Ja o nich za chwilę jeszcze powiem w tematach przyszłościowych. Kolejną rzecz, którą chciałbym Państwu pokazać, to jest o wentylacja obejściowa. To też jest nowość, w sumie 23.1. To jest tutaj źle w ogóle projektowo ujęte, tylko no, ta obejściówka jest stosowana w takich specyficznych, wysokich budynkach, kiedy tych i są warunki, i są możliwości, i jest konieczność zastosowania takiej wentylacji obejściowej. To jest po prostu konfiguracja pionu. Jeśli ja sobie kliknę na pion, to widzicie Państwo, że jeśli jest to pion typu kanalizacja sanitarna plus wentylacja kanalizacyjna, to pojawiają się pola związane z konfiguracją wentylacji obejściowej. Proszę zobaczyć, jak on to ślicznie robi. Wszystko na wizualizacji widać, no tutaj to za chwilę o tym powiem, o tych sprawach związanych. No, tutaj się nie popisał wprawdzie, ale to też musiałbym, tutaj musiałbym po prostu zmienić to ręcznie, ale tu widać, że jeszcze są takie czasami aspekty, bo to jest wizualizacja kształtek, po prostu coś tam nie poszło nie tak. Natomiast ta wentylacja obejściowa również jest możliwa do zrealizowania i tak jak mówię, jest to opcja pionu kanalizacyjnego, jeśli ten pion jest tak skonfigurowany, to jest jedna z jego opcji. I na sam koniec jeszcze piony odsadzone, powiedziałem, stelaże, ścianki instalacyjne, na sam koniec taki element. O, proszę bardzo, tutaj na pierwszy rzut oka nic nie widać, natomiast to jest to, o czym mówiłem, że chciałem o tym wspomnieć, mianowicie przybory sanitarne mogą dobierać domyślne stelaże, znaczy mogą dobierać stelaże i można je domyślnie skonfigurować w danych ogólnych. One w ten sposób wyglądają, to jest opcja przyboru. Jeśli przybór damy, włączymy mu stelaż, to on automatycznie dostaje stelaż. Na 3D to on jest schowany w ścianę, ale w ten sposób to wygląda i oprócz tego możecie Państwo tutaj oczywiście inaczej podejść do podejść kanalizacyjnych. Także inaczej je tutaj wpiąć, inaczej je zrealizować. Kolejna rzecz, tutaj sąsiad na wyższej kondygnacji skorzystał z czegoś, co jest używane najczęściej w ogrzewaniu grzejnikowym, mianowicie z wnęki. To oczywiście to są takie aspekty już związane z bardzo mocną szczegółowością tej instalacji i sposobem jej prowadzenia. Także ja osobiście, mając małżonkę, która zawodowo zajmowała się projektowaniem łazienek, to bym sobie zostawił i odpuścił. Natomiast jeśli ktoś ma zacięcie i chce w jakiś sposób zasugerować sposób prowadzenia instalacji tu i ówdzie, to może wykorzystać wnęki i w ten sposób prowadzić w ścianach, bo wtedy prowadzicie Państwo przybory w ścianach, natomiast widać je. Widać je normalnie w takim ujęciu, jak Państwo widzicie, patrząc też z punktu widzenia całego projektu, czyli uwidocznionej również struktury budynku, to widać po prostu te kształtki, albo można je i ukryć, czyli postawić ściankę instalacyjną, czy ją zabudować. To jest banalna rzecz. To oczywiście też prezentuję Państwu zupełnie jako ciekawostkę.
O, proszę bardzo, po prostu tutaj jest wstawiana ściana łukowa i taka bardzo cienka ściana dwucentymetrowa i w ten sposób można albo zasugerować, albo wykorzystać istniejącą wiedzę na temat tego, jak zabudowana będzie instalacja, bo widzicie Państwo, że no, pionu nie widać, bo jest zabudowany. Tu są też inne aspekty, wchodzą w to, jak to być może w przyszłości będzie wyglądało. No, natomiast tutaj już kształtek nie widać, natomiast no, oczywiście widać je tutaj i w widoku kanalizacji. O, czyli tutaj z pełną wizualizacją. Widzicie Państwo stelaże i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tyle jeśli chodzi o sam program. Jeśli chodzi o materiał, który chciałem Państwu przekazać na webinarium. Przyszłość. Kilka rzeczy, nad którymi pracujemy i kilka rzeczy, nad którymi się zastanawiamy. To, co Państwu teraz powiem, a co powiedzmy jakoś tam wiem, że potencjalnie zostanie zrealizowane, może zostać zrealizowane inaczej niż mówię, albo w innym terminie. Znaczy, ja o terminach oczywiście nie będę mówił, ale że tak powiem, w takim terminie, który będzie tam odłożony w czasie. Natomiast sam projekt kanalizacji wewnętrznej jest bardzo intensywnie w tej chwili dostosowywany, jeszcze w wielu aspektach jest zmieniany, są usuwane pewne niedogodności, właśnie te edycyjne. W związku z tym zachęcam Państwa bardzo do tego, żeby pracować z tą kanalizacją sanitarną. I zachęcam Państwa do tego, żebyście Państwo, co Państwo, że tak powiem, tradycyjnie ślina na język przyniesie, żeby zgłaszać uwagi i postulaty rozwojowe. To jest ten czas, gdzie ten intensywny rozwój tego zakresu obliczeń może się przełożyć na to, że zobaczycie Państwo swoje postulaty od razu w programie. Co raczej na pewno będzie się pojawiało w programie, a co Państwu ułatwi życie, to jest temat związany z domyślną rzędną wpięcia danego typu przeboru w pion. Także to, co ja robiłem tam, posiłkując się danymi w zarządzaniu kondygnacjami, czyli to, co tutaj wykorzystywałem, ten automat, odległość od podłogi punktu włączenia, to zostanie spersonalizowane pod konkretny typ. Także wszystkie podejścia zbiorowe, które gromadzą te same typy odbiorników, będą miały tutaj w danych ogólnych możliwość zadeklarowania, na jakiej odległości, w którym miejscu od pionu, czyli na jakiej odległości od podłogi mają się one wpinać do pionu. To będzie moim zdaniem ogromne ułatwienie, a przynajmniej znakomita większość pracy edycyjnej związanej z wpinaniem podejść do pionów po prostu zniknie, bo to będzie robione z automatu. Na pewno mamy zamiar także udoskonalić wszystkie, że tak powiem, konsekwencje, czy zniwelować konsekwencje wykorzystania narzędzi do kopiowania zaznaczonej instalacji, tak żeby nie było konieczności łączenia później, a przynajmniej żeby zminimalizować tą konieczność łączenia tej instalacji już na skopiowanej kondygnacji. Także to nad tym chcemy pracować. Jest jeszcze dużo aspektów związanych w ogóle z ergonomią rysowania, z punktami podziałów tych działek. Być może część rzeczy będzie się robiła automatycznie z tych rzeczy, które w tej chwili są wymagane. Pojawią się na pewno nowe kształtki. Doskonalej chcemy realizować sposób realizacji podłączeń, tak żeby też konfiguracja węzłów być może była w pionie. W tej chwili głównie operujemy na poziomie, aczkolwiek takie wpięcia, które tutaj widzicie, to wszystko można konfigurować. Dużo aspektów rozwojowych się kręci wokół ergonomii i edycji rysowania instalacji. To są takie rzeczy, które wiem, że na pewno będą i wiem, że na pewno te się rzeczy zrealizują. Te dobory węzłów w rurach wywiewnych, czy tam w zaworach odpowietrzająco-napowietrzających, to wszystko będzie się znajdzie w tym również aspekcie, a także
ciągły rozwój tematów związanych z rysowaniem na rozwinięciu. Tak, żeby to takie realizacje były bardzo proste rekonfiguracyjnie do zaprezentowania i na modelu 3D, i w efekcie wszystkie przybory miały, że tak powiem, z ładnym spadkiem rysowane te podejścia na rozwinięciu, bo to nie zawsze się udaje, także czasami są to takie zygzakowate prowadzenie podejść, także na to zwracam uwagę, że to czasami wymaga pracy edycyjnej już na samym rozwinięciu, dlatego my zachęcamy, żeby też te uwagi zgłaszać do samego rozwinięcia. My to implementujemy, poprawiamy, udoskonalamy, natomiast zawsze wyjściem jest też edycja po eksporcie do DWG tych automatycznych rozwinięć. Dobrze, to tyle, jeśli chodzi o tematy przyszłościowe. Także sam temat webinarium myślę, że wyczerpałem. Mam nadzieję, że zobrazowałem jak najwięcej aspektów edycyjnych i związanych z obsługą samej instalacji, samych komunikatów diagnostyki. Także no mam nadzieję, że z tych informacji, które Państwu przekazałem, to jest w zasadzie tyle. Ja sobie tylko otworzę jeszcze ten projekt w tej ostatecznej wersji, którą tu Państwu prezentowałem i edytowałem. Natomiast tak, tutaj na czacie Rafał mi zmoderował 7 zapytań. Także jesteśmy już po czacie, ale myślę, że te parę minut jeszcze jak... O, w ten sposób ta instalacja wygląda. Jak chwilę poświęcimy, to nic się nie stanie. Dobrze. Cóż mi tutaj pan Rafał... Czy może pan jeszcze raz pokazać, dlaczego wcześniej punkty się nie wpinały, a to pani Julia zadaje takie pytanie, a teraz się wpiął. No, tutaj no, proszę wybaczyć, ale chyba nie dam rady odpowiedzieć na to pytanie, bo jesteśmy już tutaj na gotowym projekcie. One czasami rzeczywiście wpinają się na tą odległość od pionu, a czasami nie. To w zasadzie to musicie Państwo popróbować, bo to czasami są pewne też przyzwyczajenia edycyjne, które ja mam. I jeśli też Państwo oswoicie się z edycją tej instalacji, to będzie to szło jak spłatka, czyli zawsze tak jak Państwo ustalicie te punkty, bo to też jest zależne od tego, czy robicie Państwo te wpięcia, bo zwracam Państwu uwagę, że działka kanalizacyjna ma punkt pierwszy i punkt drugi. I w zależności od tego, jak Państwo będziecie rysowali pod wpięcia tej instalacji, czyli od przyboru do pionu albo od pionu do przyboru, plus do tego jeszcze dochodzą wariacje na temat tego, że są działki pośrednie, które prowadzą do tego podłączenia do pionu, to te, że tak powiem, punkty się zamieniają. Także proszę zwrócić na to uwagę, bo ja tutaj w pierwszej kolejności, jak edytowałem tą instalację, nie zwróciłem na to uwagi, dlatego wpinałem tam odwrotnie. W związku z tym każda z działek miała inne punkty początkowe i końcowe. Natomiast to jest no, bardzo proste do rozeznania, także jak Państwo będziecie edytowali, także jeśli przyjmiecie jakąś jedną zasadę wpinania tych, kanalizację sobie wejdę. O, proszę bardzo, bo tutaj mam wpięty tak, tutaj wpiąłem jedynkę, czyli przy przyborze, a dwójkę mam przy pionie. Natomiast tutaj zrobiłem odwrotnie, także to są po prostu moje przyzwyczajenia edycyjne, w związku z tym one owocują, że program raz wpina od razu tak jak chce, a za drugim razem muszę edytować punkt wpięcia. A tutaj zrobimy odwrotnie, czyli dwójka jest od strony podejścia zbiorczego, a jedynka jest w pionie. Także po prostu to jest, odpowiadając na Pani pytanie, to jest efekt, bo to jest sposób, że tak powiem, edytowania i rysowania tej instalacji i w zależności od tego raz pion się wpina w jednym punkcie, w jednym węźle, a czasami sobie poprawnie, czy tak jak chce,
jest wpinany w rzędnej powyżej, bo to zależy od tego, które numerki tego odcinka wpięcia wpinam. Ale to jest, że tak powiem, zrobicie Państwo jeden projekt i od razu będziecie Państwo wiedzieli, o co chodzi. Pan Maciej. Czy jest możliwość pokazania jednego z pionów mających ponad 10 metrów, gdzie musimy zastosować zdwojenie pionu na najwyższej kondygnacji, czy jest możliwe do wykonania? No mam nadzieję, że ten sposób, który zaprezentowałem na tym mini projekcie z wentylacją obejściową, daje jakieś pojęcie na temat możliwości i samego prowadzenia pionów, tak samo odejścia od pionów i wpinanie w kolektory zbiorcze samej wentylacji kanalizacji, daje jakieś pojęcie o możliwej konfiguracji tych pionów, bo w zasadzie jest ona dowolna. Także odpowiadając na Pana pytanie, Panie Macieju, w zasadzie Pana pytanie, mam nadzieję, że te trzy małe pliki, czy te dwa małe pliki, które pokazałem z wentylacją i obejściową i z odejściem wentylacji plus ten plik, daje Panu odpowiedź na to pytanie. Tak, jest możliwe zrobienie takich pionów obok siebie, które się łączą na różnych wysokościach, na różnych kondygnacjach, mają obejściówkę skonfigurowaną od kondygnacji do jakiejś kondygnacji, także te wszystkie kombinacje są możliwe. Czy jest możliwość odgięcia pionów kanalizacyjnych po ich wyprowadzeniu na dach? Jak najbardziej, czyli można, przy czym tak, jak najbardziej, to źle powiedziałem, nie sprawdzałem tego. Zasadniczo robienie odejść pionów w ten sposób edycyjny jest możliwe. Aha, jeśli chodzi o odejścia pionów, będzie to robione w sposób inny, planujemy w inny sposób, także będzie to o wiele bardziej przyjazne odsadzanie pionów. Jeden od drugiego będzie to, mam nadzieję, w sposób jakiś automatyczny łączony, ale to taka dygresja do Pana pytania. Natomiast czy to można zrobić na dachu? Przyznam, że tego nie wiem, nie próbowałem tego robić, natomiast na każdej innej kondygnacji jak najbardziej jest możliwe to w ramach właśnie tego tych mechanizmów związanych z odejściami pionów, natomiast czy jest to możliwe na dachu, gdzie to już jest sterowane w zasadzie przez automat tą wentylacją, nie wiem. To musiałbym sprawdzić, także to sprawdzę i dam Panu odpowiedź. Czy jest możliwość, Pan Łukasz pyta, możliwość przełamania pionu? To zaprezentowałem, także mam nadzieję, że to widać. No, możliwości są tutaj naprawdę bardzo duże, tylko chodzi o tą konfigurację pionów, żeby taki pion, który ma być odsadzony, no tutaj Pan mówi przełamany, ma nie mieć elementu wentylacyjnego, tylko ma zakończenie pionu, ma mieć na brak. Czyli dokładnie tak, jak jest tutaj skonfigurowany ten pion, czyli element zakończenia pionu ma być brak i wtedy mogę sobie swobodnie te piony odsadzać na różnych przenikających się kondygnacjach. Czy program będzie uwzględniał syfony ze zintegrowanymi zaworami napowietrzającymi? Tu Pan Krzysztof o to pyta. Nie wiem. Nie wiem tego. Temat syfonów to jest osobny temat i też związany z wizualizacją i z doborem kształtek. Nie wiem, jakie są plany w temacie syfonów, bo to już jest temat troszeczkę takiego, powiedzmy, montażu białego, czy elementów montażu białego, czyli takich szczegółów dobranych elementów kanalizacyjnych. Tego nie wiem. Nie będę Panu tutaj kreślił jakiejś tam perspektywy na to, w jaki sposób to ma wyglądać. Temat syfonów jest otwarty. On na pewno będzie, tak przypuszczam, realizowany i pewnie taka kombinacja, jak Pan pyta, również w syfonach zostanie ujęta, a więc integracja z tak zwanymi zonami, czyli zaworami odpowietrzająco-napowietrzającymi. Czy w programie możemy ustalić fazowanie zamiast optymalizacji? Tutaj myślę, że tutaj chodzi o tą, bo nie bardzo rozumiem to pytanie, bo to Pan Maciej też zadaje. Fazowanie można robić oczywiście graficznie, nie ma żadnego problemu. Jest wsparcie trybu ortho w tym względzie. Także przyrost kąta można sobie ustawić, to jest taki ala asystent rysowania, można rysować tym fazowaniem z dowolnym przyrostem kąta. Natomiast tak jak mówię, moim zdaniem o wiele szybszą, optymalniejszą i wygodniejszą metodą jest bazowanie na doborze kształtek.
Przy czym to jest jedna z metod, którą my proponujemy. Natomiast jeśli ktoś chce rzeczywiście rysować z fazowaniem, nie ma żadnego problemu. Może to robić tak, jak, że tak powiem, w starej dobrej wersji 4. Natomiast my tutaj proponujemy, żeby te działki łączyć pod kątem prostym, a wszystkie możliwe tematy związane ze szczegółami realizacji tego węzła robić za pośrednictwem konfiguracji węzła. Czy te wygięcia odcinków po fazowaniu można ręcznie modyfikować? Zasadniczo dobór kształtek to jest jedna sprawa i prawa, które nimi działają, natomiast to jest tylko wizualizacja. Państwo nie musicie z niej korzystać i jeśli Państwo wyłączycie tą wizualizację, ale również z nią, możecie Państwo robić z działkami, z fazowaniem, z wpinaniem, z kątami, takimi śmakimi czy owakimi, cokolwiek chcecie. To jest tylko wizualizacja. Ona nam pomaga w tym, żebyśmy realizowali projekt szybko, ergonomicznie i zgodnie z naszymi wymogami, ale to jest tylko wizualizacja, bo te działeczki wyglądają no, bez wizualizacji akurat w ten sposób i naprawdę możecie Państwo tutaj robić z tymi działkami, co Wam żywnie się podoba. Dobrze, jest godzina w tej chwili 11:03, a więc jesteśmy, no, 2 godziny spędziliśmy razem na tym webinarium. Jeśli na jakieś pytania nie odpowiedzieliśmy, to jak tutaj Rafał napisał, będziemy Państwu indywidualnie, taką mamy przyjętą praktykę i kulturę, że indywidualnie odpowiadamy na zadane pytania, które się tutaj nie zmieściły. W związku z tym, proszę Państwa, zachęcam, polecam. Tak jak mówię, specyfika edycyjna instalacji jest bardzo ciekawa. No jest, no ta instalacja jest specyficzna ze względu na spadki. Tak jak mówię, rysujemy instalację do ostatniego odbiornika, a później dopiero zaczynamy niwelować komunikaty diagnostyki, jeśli są. Oczywiście. Także ja służę pomocą. Wszystkie osoby, które ze mną jak w jakiś sposób współpracują, wiedzą, że mam nadzieję, moja wiedza czy merytoryczne podejście i w sumie drobiazgowo szczegółowe jest przez Państwa cenione. Także ja staram się i my jako zespół nie zostawiamy Państwa z informacjami ogólnymi, a raczej szczególnymi, odpowiadając na Państwa zapytania i problemy. Także zapraszam do współpracy, a jako firma, a SAPOT w szczególności, jesteśmy do Państwa dyspozycji. W związku z tym dziękuję Państwu za uwagę. Szalenie miło było z Państwem spędzić czas i do zobaczenia na jakichś szkoleniach albo do usłyszenia na kolejnych webinariach. Dziękuję w imieniu własnym oraz Rafała, no i lidera projektu Pawła Rylika. Do usłyszenia, do zobaczenia.